młodym regionem i ta inicjatywa, która została zmaterializowana 14 grudnia 2020 roku, pokazuje, że warto było pójść w te obchody. Wspólnymi siłami pokazujemy w województwie śląskim, że górale to jest ważna część województwa śląskiego, co mnie osobiście bardzo cieszy. Wczoraj byłem w Koniakowie, piękna sceneria, muzyki góralskie w kamieniołomie. Dzisiaj jesteśmy tutaj w Milówce i praktycznie no, co tydzień, co dwa jest jakieś wydarzenie, ale które zawsze promuje województwo śląskie. To jest 95 lat trwania w tradycji, przy naszych korzeniach, co jest bardzo ważne. Kultywowanie tradycji i dbanie o korzenie nasze góralskie, wałaskie. Rok górali w województwie śląskim to okazja do pokazania wszystkich górali, wszystkich jubileuszy, takich pięknych uroczystości, które są dodatkiem tej ziemi. Jeśli chodzi o górali żywieckich, od razu wychodziliśmy z założenia, że to mają być imprezy duże, masowe, z rozmachem. Jak Państwo dzisiaj tutaj widzą w Milówce, że ten odpust góralski ma taki charakter, jak to dawniej bywało u nas w górach.